Marnowanie czasu, segmentacja i Pareto. Dzisiaj te trzy kropki połączymy. Nazywam się Bernard Fruga, jestem traderem zarządzania. I chcę ci opowiedzieć historię handlowca, który się niedawno skarżył, że szef się na niego złości z powodu spędzania zbyt dużej ilości czasu z klientem. Mówi, wie pan, jadę, czasami posiedzę godzinę, wypiję kawę, może zostanę na obiad, bywa, że jest to 2 godziny. A mój szef zdaje się tego nie rozumieć. On nie rozumie, że w XXI wieku budujemy na relacjach. Trzeba te relacje budować. Ma sens, prawda? Znam też drugą stronę szefa. Wiesz co? On przesiaduje u tych swoich znajomych, z którymi się dobrze czuje, którzy niczego od niego nie kupują, bo nie chce mu się wyjść ze strefy komfortu i poświęcić tyle samo czasu z klientami, którzy wymagaliby wysiłku, którzy wymagaliby systematycznej, regularnej pracy nad budowaniem relacji. Zaniedbuje najważniejszych klientów, a marnuje czas na tych, z których nie ma żadnego biznesu. No i też ma rację. No ale jaki z tego wniosek dla nas wypływa? Oj, nie znam takiego człowieka, który by nie narzekał, że nie ma czasu. Ale też nie znam takiego, gdybym nie spojrzał na jego dzień, na jego tydzień, że nie znalazłbym tych obszarów, gdzie jest marnotrawstwo czasu. Zresztą ja też nie jestem wyjątkiem. Jeżeli sobie tak usiądę raz na jakiś czas, przeanalizuję to, na co poświęcam czas, też jestem w stanie wywalić sporo marnotrawstwa. To co z tym zrobić? Oczywiście stary dobry Pareto, 80-20. Spojrzeć, jakie aktywności, jakie relacje, jacy klienci, jacy partnerzy biznesowi dają mi przeważającą większość korzyści i satysfakcji i na nich skupić swoje działania. Zwykle może się okazać, że to właśnie te 20% relacji i kontaktów daje mi 80% czy satysfakcji, czy zysku, czy przychodu, no zależnie od tego, w jakiej branży pracujemy, jak mierzymy swój sukces. W branży biznesowej miernikiem sukcesu jest zwykle pieniądz, w związku z tym będziemy patrzeć na tych klientów, na tych partnerów biznesowych, dzięki którym nasz biznes się najbardziej rozwija. No już po tym kroku, po określeniu tego segmentu, który jest dla nas najważniejszy, tego, który jest mniej kluczowy i tego, który jest najmniej ważny, to już pozostaje stosować działania adekwatnie do tego podziału, czyli znaleźć takie kanały komunikacji, znaleźć czas, zarezerwować czas dla tych najważniejszych, znaleźć sposoby, żeby ci z tego środkowego segmentu dostawali to, czego potrzebują, żeby byli zadowoleni, natomiast przy tak małym naszym nakładzie czasu, jak to możliwe. Natomiast jeżeli mamy taką grupę klientów czy odbiorców, którzy potrzebują naszego wsparcia, ale dla których naprawdę nie mamy czasu, no to znajdźmy sposoby zautomatyzowanego albo delegowanego udzielania im pomocy, tak żeby mogli rozwiązać swój problem, żeby były zaspokojone ich potrzeby, natomiast bez inwestowania naszego czasu, którego nie mamy, prawda? I nie będziemy mieć więcej. Także zachęcam cię do odrobienia zadania w postaci zastanowienia się, gdzie w twoim czasie, który poświęcasz różne aktywności, jest marnotrawstwo, jak je usunąć, patrząc z perspektywy Pareto, jak dzięki Pareto zbudować segmentację partnerów biznesowych, segmentację tych, z którymi pracujesz. Życzę ci powodzenia i pogodnie cię pozdrawiam.